Może warto na początek powiedzieć, że były właściwie dwa równoległe protesty. Jeden to był właśnie strajk, czy protest okupacyjny matek i rodziców dzieci niepełnosprawnych w Sejmie. Natomiast równolegle był też protest opiekunów osób dorosłych pod Sejmem. On trwał prawie miesiąc czasu. I te grupy zostały najpierw prawnie podzielone, później także obydwa środowiska się podzieliły i właściwie ten podział niestety utrzymuje się do dziś, to nie zostało przezwyciężone. Jeśli chodzi o pierwszy ten sejmowy protest, to właściwie już w następstwie protestu ówczesny rząd zrealizował ten główny postulat, czyli podniesienie świadczenia. Ono w tej chwili wynosi 1300 zł dla rezygnujących z pracy, zatrudnienia rodziców niepełnosprawnych, ciężko niepełnosprawnych dzieci. Natomiast jeśli chodzi o postulat drugiej z grup, która jeszcze w sytuacji socjalnej jest trudniejszej, ten postulat właśnie równego traktowania obydwu grup, czy także opiekunów osób dorosłych, nadal nie został zrealizowany, przez co ten stan nierównego traktowania różnych opiekunów nadal się utrzymuje. W skrócie to wygląda tak, że część opiekunów otrzymuje te 1300 zł, część 520 zł, a część nie otrzymuje nic, więc te różnice są bardzo duże. W międzyczasie miał miejsce bardzo ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego 21 października 2014 roku, a więc też już mija półtora roku i nadal ani poprzedni rząd, ani obecny nie poradziły sobie z realizacją tego wyroku, a właśnie ten wyrok dotyczył tego nierównego traktowania opiekunów. Dodam, że sytuacja części z nich jest bardzo, bardzo, bardzo trudna. To są ludzie, którzy żyją właściwie na dzięki bardzo, bardzo niewielkim świadczeniom. Najczęściej to są emerytury lub renty ich podopiecznych. Także nie, duża ich część jest wykluczona z systemu opieki zdrowotnej, ponieważ nie odprowadza się od nich za nich składek, a więc sytuacja jest bardzo ciężka i każdy kolejny dzień, tydzień, miesiąc zwłoki często też pogarsza się tą sytuację. Właśnie teraz jest trudno mi o tym mówić, ponieważ w ostatnim tylko czasie bardzo wielu część tych opiekunów, która była tak bardzo aktywna wtedy podczas tego sejmowego protestu pod Sejmem, właśnie straciła podopiecznych. Jeden z opiekunów też jest bardzo ciężko chory, a tak naprawdę mówimy, to jest tylko jakby grupa, która reprezentuje znacznie szersze środowisko, właściwie kilkaset tysięcy osób, którzy są na marginesie życia społecznego, także wydaje się, że jest sprawa bardzo pilna i bardzo niepokojące jest to, że półtora roku mija od orzeczenia Trybunału.